Podsumujmy dokonania naszego poprzedniego odcinka. Wysłaliśmy pliki na serwer, który wcześniej sobie wykupiliśmy lub korzystamy z 14-dniowego okresu testowego. Na serwerze widzimy w tej chwili taki oto widok w katalogu głównym, tam gdzie mamy zamieścić pliki. Cóż nam w tym momencie pozostaje? Pozostaje nam uruchomić naszą domenę. Więc wpiszmy tutaj. bielakmb.jup i w pierwszym kroku, od razu po wpisaniu naszej domeny, która odwołuje się do katalogu, w którym mamy zainstalowane, może źle to określiłem, wgrane nasze pliki Joomla, pokazuje się tutaj instalator. Instalator rozpoznał, że jest to język polski, sobie klikamy dalej. Generalnie taki widok jest w porządku. Chyba, że mamy problem tutaj z configuration PHP jest niezapisywalny, więc może być problem. A o tym kiedyś indziej Państwu opowiem, co zrobić. Klikamy dalej. Licencja. Możecie Państwo Joomla używać tak jak tego filmu, kursu, do wszystkich celów, jakich Państwo sobie chcecie. W moim wypadku tylko proszę o pozostawienie tego małego znaczka tutaj wideoparady.com.pl i zachęcam do klikania reklamy na mojej stronie. Zawsze to parę centów wpadnie i pomoże mi zrealizować kolejne kursy za darmo. Dobrze, klikamy dalej. I tutaj jest najtrudniejszy moment dla mniej wtajemniczonych, to jest założenie bazy danych. Dla mniej wtajemniczonych do tej pory, bo w tej chwili Państwu pokażę, jak to bardzo szybciutko zrobić. Pamiętacie Państwo, w poprzednim odcinku założyliśmy bazę danych i mieliśmy takie oto wyniki zakładania tej bazy danych. Baza danych, czyli Bielak kurs, prawda? Więc sobie przeskakujemy tutaj, gdzie się instaluje nas i nazwa użytkownika w tym wypadku będzie. Localhost, sprawdźmy, czy tak mamy. Tak, host jest localhost, nazwa użytkownika. Myśmy też sobie zrobili taką samą jak nazwa bazy danych, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Kopiujemy sobie oraz hasło. Hasło też się nam tutaj pokazało. Proszę nie szczędzić wysiłków. Wszystko zostanie skasowane, hasła zmienione, kiedy będzie do Państwa oglądać ten kurs. Więc wklejamy pyk. No i ze względów bezpieczeństwa przedrostek baz danych nadaje się sam. Cóż, klikamy dalej, prawda? Szybko się baza założyła. Jeżeli mieliśmy jakieś problemy z zapisywaniem ustawień konfiguracyjnych związanych z zapisem, tutaj trzeba by wpisać ustawienia FTP. Myśmy nie mieli żadnych problemów, klikamy dalej. No i cóż, nazwa witryny. Z uwagi na to, że w kursie powiem Państwu troszeczkę o tym, jak Google widzi naszą stronę, to będzie w dalszych odcinkach gdzieś powyżej 10. Tutaj musimy wpisać nazwę witryny. Warto, żeby ta nazwa była dobra, oddająca naszą ideę naszej strony. W moim wypadku to będzie kurs. Metadata streszczenie, meta słowa kluczowe, o tym opowiem kiedyś indziej, proszę Państwa. Twój e-mail, w moim wypadku będzie ten. O, jakieś hasełko sobie wpiszmy. Jeżeli chcemy, możemy zainstalować dane przykładowe. Ja danych przykładowych instalował tutaj, proszę Państwa, nie będę. Te dane sobie sami stworzymy. I klikamy dalej. I to już ostatni krok jest, czyli musimy usunąć folder instalacyjny, żeby nam się Joomla nie zainstalował ktoś inny, więc go usuwamy. Przejdźmy sobie na witrynę i zobaczmy, co my tutaj mamy. Ano mamy pustą stronę internetową, która już działa. Na naszej domenie. Jest to standardowa skórka, zwana inaczej szablonem, albo jeszcze inaczej templatko, albo jeszcze inaczej templatę. Jest to standardowa skórka BIS. O skórkach troszeczkę opowiem później.
Jak widać na tej stronie nie za wiele jest. Jest pomniejsz, powiększ czcionki, jest logo, nagłówek, strona lewa, miejsce na tekst. Do szablonu wrócimy. My musimy przejść do administratora. W tym celu po adresie wpisujemy tutaj administrator. Dobrze. Skoro mamy tutaj administratora, logujemy się wpisując admin oraz nasze hasło. I klikamy login. Aktualizuję sobie hasło, żeby już później mi się zapamiętało. Będziemy do niego często wracać. No cóż, proszę Państwa, to jest panel administracyjny. Z czego on się składa? Króciutko. Menu górne. Tutaj, w tym miejscu, mamy panel skrótów. Joomla 2,5 będzie się troszeczkę różnił, bo dojdą dwie ikonki. Tutaj, po prawej stronie, mamy troszeczkę takich elementów informacyjnych, czyli zalogowani użytkownicy, pięć najbardziej popularnych artykułów i pięć ostatnio dodanych artykułów, czyli wpisów. Tutaj mamy kilka rodzajów innych informacji, na przykład możemy wewnętrzną między użytkownikami wysyłać pocztę. Guzik wylogowania się oraz guzik podglądu, czy link podglądu strony. Klikając tutaj będziemy mogli podejrzeć strony i będziemy często korzystać z tego przycisku czy linka. Na dole mamy wpisaną wersję Joomla, jaką posiadamy. W moim wypadku jest to 1.73. Świetnie, czyli reasumując, panel skrótów, menu oraz dodatkowe informacje. Przejdźmy w takim układzie do spolszczenia naszego CMS Joomla. W tym celu przechodzimy do Extension Manager. Inaczej to się nazywa instalator rozszerzeń Joomla. Proszę zauważać, wszelkiego rodzaju rozszerzenia, dodatki do Joomla, tak jak pliki językowe, moduły, pluginy, czyli wtyczki, komponenty, szablon będziemy w ten sposób instalować. Tutaj wybieramy sobie przeglądaj i wybieramy polski język. PL Joomla Lang Full. OK, klikamy otwórz, ścieżka dostępu i klikamy upload and install. Pliki w tej chwili się wysyłają na serwer, tam są rozpakowywane do odpowiednich katalogów i mamy już zainstalowane pliki. Świetnie. Klikamy jeszcze raz Extension, Language Manager. Jak widać, mamy język angielski jako domyślny. Jest to pokazane właśnie za pomocą tej oto gwiazdki. Klikając tą gwiazdeczkę niżej, w linii języka polskiego tutaj, spowodujemy, że strona frontowa będzie po polsku. Przejdźmy do zakładki administratora. Tutaj jest język angielski jako domyślny. Kliknijmy sobie tą gwiazdeczkę lub kliknijmy, zaznaczmy ten język polski i kliknijmy default domyślny. Świetnie. Jest jeszcze trzecia zakładka. To jest treści. Na razie ją pominiemy. Jak widać, w tej chwili mamy Joomla po polsku. Proszę pamiętać, to jest Joomla rdzeń po polsku. Nie są to spolonizowane dodatkowe rozszerzenia producentów trzecich. To jest tylko i wyłącznie spolonizowana Joomla jako rdzeń. Przejdźmy jeszcze raz do instalacji i spolonizujmy sobie edytor TimeMC. Grajmy sobie tą paczkę. I wczytaj i zainstaluj. Jest już zainstalowany. Kliknijmy sobie rozszerzenia, dodatki i ustawmy edytor jako edytor TimeMC. Ustawmy jako w trybie wzbogaconym i żeby wybierał sobie język automatycznie. Tak. Musimy to zrobić
o instalacji języka polskiego dla Joomla i dla edytora. Klikamy Zapisz i zamknij. W tej chwili mamy Joomlę już spolonizowaną czy spolszczoną. I w następnym odcinku pokażę Państwu, jakich zmian powinniśmy na początku dokonać w panelu administracyjnym oraz co w tym panelu administracyjnym piszczy i co warto wiedzieć. Dziękuję.